Dzień dobry Państwu. Jak zobaczyłam, że Wojtek będzie przede mną i jaki ma temat, to od razu stwierdziłam, że muszę właśnie o tych pozytywnych stronach, bo często jednak influencerzy robią nam dobrze, jakby nie patrzeć. Klienci przychodzą do nas, bo jednak wiedzą, że to jakoś funkcjonuje. Zresztą to pokazały też badania z zeszłego roku, nie tylko zagraniczne, ale i polskie. Że jednak mimo wszystko 84% marketerów mówi, że tak, influencer marketing jest efektywny, a jak sprawdzimy sobie średnie ROI, czy tam wartość ruchu pozyskanego z jednej złotówki, no to gdzieś oscyluje to wokół 6-8 zł, czy analogicznie dolarów za granicą. Także ja będę mówić o tych dobrych stronach i o tym, jak nasze współprace fajnie zagrały, jak udało nam się zrobić fajne rzeczy, a oprócz tego też trochę o tym, jak można wykorzystać, można powiedzieć, synergię influencerów, czyli jak zaangażować ich na różnych polach. I mam trochę o narzędziach. Dobrze, że parę slajdów usunęłam, bo byśmy się powtarzali, ale mam też inne jakby funkcje podobnych narzędzi, więc może będzie to jakaś wartość dodana. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle ten influencer marketing jest taki hot. Niedawno trafiłam na badania firmy Kantar Millward Brown na temat pokolenia Z. No i nie wiem, czy wiecie, ale dużo mówiło się o milenialsach, a tak naprawdę Z-ki już przynajmniej liczbowo przewyższyły milenialsów, bo jest ich 27%. No i spytano Z-ki, jakie są ich zdaniem najlepsze formy reklamy, bo co ciekawe, Z-ki to są te osoby, które najczęściej mają zainstalowanego adblocka. No i okazało się, że są to filmy instruktażowe i wydarzenia związane z marką. Jakby nie patrzeć, to są dwa tematy, które z influencerami no, są dosyć po drodze, bo jak popatrzymy sobie na najpopularniejsze kanały na YouTubie, no to tam jest tych tutoriali całkiem sporo. I pytanie, jakie słyszę w sumie chyba najczęściej od klientów, oprócz tego, czy zrobicie tak, żeby to nie byli fejkowi followersi u tych influencerów, to czy influencer marketing sprzedaje? No i to jest pytanie, które jest dosyć, no trudno na nie odpowiedzieć, bo to, czy sprzedaje i też jakby co uważamy za sprzedaje, bo no, kampanii jest mnóstwo, my sami przeprowadziliśmy około 1000 i cele są różne. Tak? Niektóre kampanie są wizerunkowe, niektóre kampanie mają zwiększyć nam zasięg na naszych kanałach w social media, niektóre mają po prostu sprzedać. No ale zerknijmy, jak to mniej więcej wygląda. Jakiś czas temu dostałam chyba z 30 takich screenów od znajomej, od Ani Kęski, która prowadzi jednego z najbardziej zasięgowych blogów. I ona spytała na Instagramie swoich fanów, czy kupili coś z jej polecenia. No i okazało się, że tego było naprawdę mnóstwo. Ja mam tylko tutaj jeden wycinek. Było tam mnóstwo jakichś kosmetyków, nawet sok z kapusty kiszonej, która ona kupuje gdzieś tam w Biedronce, bo po prostu lubi. Ludzie kupują to, bo ona to poleciła. Oprócz tego niektóre influencerki mają też swoje dedykowane hashtagi. Na przykład Olfaktoria, taka nie wiem, czy znacie, influencerka nagrywająca filmy o dosyć, można powiedzieć, ekskluzywnym trybie życia, o różnych prestiżowych markach, no to ona ma taki hashtag Inspired by Olfaktoria i tam jej fanki, jak kupią sobie coś właśnie z jej polecenia, to wstawiają zdjęcia. No niestety, jako że internet jest pełny troli, to też pojawiają się tam na przykład zdjęcia wina z Biedronki, no ale bywa i tak. Większość faktycznie jest produktów na przykład Louis Vuitton, czy Kenzo, czy jakichś polecanych przez Olfaktorię. O tutaj na przykład szczoteczka Foreo, która kosztuje mniej więcej 600 zł, więc podejrzewam, że jeśli kampania nawet kosztowała z tą influencerką 10-20 tysięcy, no to w jakiś sposób pewnie przy zakupach tego typu się zwróci. No ale żeby też nie być gołosłowną i nie bazować tylko też na innych przykładach, to tutaj case z naszej kampanii, którą realizowaliśmy no już ponad rok temu. Marka Nike dalej współpracuje z influencerami, ale ja chciałam pokazać dane jakby tylko dla takiego czasu, tam bodajże dwóch miesięcy, kiedy ta marka wchodziła na polski rynek i zdecydowała się właśnie, że pierwszymi działaniami marketingowymi będzie kampania z influencerami. Zaangażowaliśmy 53 influencerki
I klient zmierzył ROI dzięki temu, że każda influencerka dostała swój dedykowany kod rabatowy. No i wiadomo, później jej fanki w sklepie internetowym mogły użyć tego kodu. I klient zmierzył, że ROI tutaj było na poziomie 700%. No także dosyć ciekawy case. Ale tak jak wspomniałam, sprzedaż to nie zawsze sprzedaż, bo te efekty kampanii jakby czasem mogą być inne. I chciałam też pokazać, jak jakby w inny sposób influencerzy pomogli markom. Pewnie większość z Was kojarzy markę Daniel Wellington, takie zegarki, które w sumie z tego, co czytałam, ta marka zaczynała od jakichś niewielkich budżetów, bardzo niewielkich. No i właśnie padli na pomysł, że będą mikroinfluencerom z całej Europy, nawet może świata. Wiem, że w Polsce też dosyć prężnie działają. Wysyłać ten zegarek, którego produkcja, no podejrzewam, nie jest zbyt droga. I w formie barteru współpracować z tymi influencerkami. Zobaczcie tutaj na tą liczbę obserwujących, ponad 4 miliony. Także ich celem prawdopodobnie oczywiście była sprzedaż, ale dodatkowo też budowanie swoich kanałów. I tutaj to super zadziałało. Podobnie w przypadku naszego polskiego sklepu z obuwiem, teraz już też z odzieżą, Rene, bo to jakby hashtag Rene Girls, ale tak samo ta marka bardzo postawiła na influencer marketing. No i jak widać też dosyć dużo tego kontentu z tym hashtagiem w sieci się pojawiło. Faktycznie ten czas bardzo szybko leci. Ja mam 63 slajdy, mam nadzieję, że zdążę. Kolejna kwestia to pozycjonowanie. Jako że WildPress oprócz tej części influencer marketingowej zajmuje się też content marketingiem i trochę SEO, to musi być ten mały element wykorzystania influencerów właśnie w pozyskiwaniu linków do swojej strony. Także kolejny slajd to właśnie pozycjonowanie. No i zerknijcie tutaj na współpracę marki Oyami z blogerem Maciejem. Jeśli wpiszemy w Google teraz Oyami, to bodajże trzeci, czwarty wpis, wynik wyszukiwania, to wpisy tego blogera. Także jeśli popatrzymy na taki marketing rekomendacji, marketing szeptany, no to też efekt jest całkiem niezły. Kolejna kwestia to pozyskiwanie user-generated content. Jeśli są wśród Was osoby pracujące w agencjach social media albo też prowadzą media społecznościowe po stronie marki, no to pewnie wiecie, że siadanie codziennie do tworzenia nowych postów, no to jest nie lada wyzwanie, żeby wymyślić coś nowego. Natomiast no, kampania z influencerami, jeśli oczywiście dogramy z tymi twórcami kwestie wykorzystania ich materiałów, ich zdjęć, ich wizerunku, dostarcza nam bardzo, bardzo dużej ilości ładnego kontentu i też różnego kontentu w różnej estetyce. No i my tak zrobiliśmy właśnie realizując kampanię dla Yves Rocher, gdzie celem było pokazanie nowych pomadek, ale też właśnie wybieraliśmy profile bardzo estetyczne, tak żeby później te zdjęcia też można było opublikować w feedzie marki. I chcieliśmy też zwiększyć zasięg hashtagów fajnie być kobietą i Yves Rocher Polska, co nam się udało, bo tutaj coraz jakby więcej osób, nie tylko te influencerki, później faktycznie też wrzucały content z oznaczeniem marki. No i tutaj dla Was kilka przykładów, żebyście zobaczyli, że faktycznie no wyprodukowanie, zrobienie takiego zdjęcia po stronie marki pewnie wymagałoby tam zaangażowania fotografa, grafika, później do obrobienia tego. A tutaj kampania w całości, bodajże był na nią przeznaczony budżet 20 chyba tysięcy, a tych influencerek było, jeszcze sobie zerknę, 50. Także całkiem nieźle to zagrało. Tak samo o tym user-generated content możemy mówić w kwestiach konkursów. Influencerki, tak jak na przykład już What Anna Wears, która była wspomniana, angażuje się w promocję między innymi marki Zakład, marki odzieżowej. No i między innymi wsparła ich w promocji konkursu, gdzie zadaniem było pokazanie swojej starej sukienki, w zamian za to można było otrzymać nową. I też to dosyć miało tutaj fajny zasięg. Ja z kolei w lecie chciałam sobie kupić taką sukienkę. Mój mąż, który siedzi w drugim rzędzie, wie, że nie kupiłam, bo mieliśmy już okrojony budżet. Ale po kilku dniach śledziły mnie takie ładne karuzele na Facebooku. I sobie tak myślę, że to jest całkiem niezły pomysł, żeby zaangażować właśnie influencerki do tego, żeby później pokazywać jakby, zobacz, ta celebrytka, ta influencerka, ta blogerka modowa ma tą kieckę, no to też sobie ją kup, będziesz może fajniejsza.
Także kolejny pomysł. No i jeszcze kwestia marketingu B2B. Zastanawiałam się, czy jakby można jakkolwiek influencerów zaangażować i czy przyniesie to jakieś wymierne efekty, bo akurat z LinkedInem u nas różnie, nie mamy zbyt dużo kampanii, pewnie mógłbyś się wypowiedzieć. Natomiast spróbowaliśmy to zrobić na naszej platformie. Zaangażowaliśmy 7 influencerów, żeby przetestowali platformę, jak wchodziła na rynek, żeby przygotowali recenzje, mogli też wyrazić jakby negatywne opinie i tak dalej. Ale naszym celem było pokazanie właśnie blogerom, influencerom tej platformy, no i rejestrację, bo łączymy marki z influencerami w platformie, więc zależało nam na rejestracjach influencerów. No i to się udało, bo udało nam się pozyskać ponad 200 rejestracji po tych kampaniach. No i te wpisy też miały dosyć spory zasięg, otrzymaliśmy też spory feedback. Także chcę wam pokazać, że influencerów można naprawdę zaangażować na różnych płaszczyznach, bo my zamiast zatrudnić jakiś user experience zespół, to po prostu poprosiliśmy 7 blogerów takich branżowych, żeby sprawdzili, czy według nich będzie to dobrze funkcjonować. No jak się okazało, ich recenzje były bardzo przydatne i zagrało to fajnie. Kolejna kwestia to zaangażowanie influencerów w akcjach CSR-owych i to świetnie zrobiło ING w kampanii antysmogowej. Jak widzicie, ponad 3 miliony obejrzeń trzech materiałów, bo to były trzy materiały, w których zaangażowano pary influencerów, którzy na pozór bardzo się różnią. Oni losowali kartki z pytaniami. 90% tych pytań, ich odpowiedzi były zupełnie różne, czyli na przykład, czy chipsy to dobry pomysł na obiad? 100 opowiadał, że oczywiście, że super, a Sylwia Hutnik, że absolutnie, jak to chipsy na obiad? Aż w końcu trafiali na kartonik z pytaniem, czy smog to jest poważny problem i tak dalej, no i tam już rozmawiali na ten temat. Także tu też zaangażowanie influencerów było no, całkiem sensownym pomysłem, bo ten zasięg, zwłaszcza w tych młodszych grupach docelowych, był spory. No i kolejny przykład to kampania Trzymaj Pion Grupy Żywiec. Co mi się w tej kampanii bardzo podoba, to jakby format, czyli można po filmie były dwa alternatywne zakończenia, co się dzieje, kiedy Maciek pije i co się dzieje, kiedy Maciek nie pije. Także też świetny pomysł, nie wiem, czy marki bezpośrednio, czy agencji odpowiedzialnej za tą realizację. Ale CSR, jak widać, super. Influencerów można też wykorzystać, kiedy promujemy różne nisze tematyczne, kiedy ciężko znaleźć nam źródło, w którym możemy podziałać, no bo umówmy się, kuchenka wielopaliwowa to nie jest zbyt wdzięczny temat do promocji, na przykład, żeby ugrać to jakoś, nie wiem, na portalach jakichś, no może branżowych, ale dosyć ciężki temat, a jak widać influencerzy, którzy są powiązani z tym tematem, są i mogą to w fajny sposób testować. Oprócz tego lokalne kampanie. Można znaleźć influencerkę, która gdzieś mieszka niedaleko, a zaraz wam pokażę, jak można to zrobić właśnie z wykorzystaniem jednego z narzędzi. No i też wykorzystać ją do na przykład do odpalenia sklepu internetowego albo sklepu stacjonarnego, do zaproszenia ją do restauracji i tak dalej. I chyba tutaj, jak tam z czasem? Okej, okay. W sumie Wojtek wspomniał trochę o tym, że zasięgi nie zawsze przekładają się na efekty. I ja przygotowałam dla was jakby 3 dowody na to, że faktycznie no nie przekładają się na naszych kampaniach. Tutaj mamy kampanię dla marki Groe. To są takie czujniki, sensory przeciwwilgoci i zaangażowaliśmy 2 influencerki, 2 blogerki. Jedna ma zasięg 60 tysięcy unikalnych użytkowników, druga 115. Jak widzicie, no tutaj pod dołem mamy liczbę odsłon tego konkretnego artykułu, konkretnej recenzji dla Groe. No absolutnie nie, ta oglądalność nie przełożyła się na liczbę odsłon. Więc może w jakiś sposób ta oglądalność przekłada się na zaangażowanie na tym wpisie. No okazuje się, że też nie, że ten bardzo zasięgowy, to akurat inna kampania nasza, czyli WhitePress, to co jakby zaangażowaliśmy tych blogerów technologicznych. Jeden z blogerów 168 tysięcy unikalnych użytkowników, czas czytania artykułu niecała minuta, a tutaj mikroinfluencer bardzo taki tematyczny, związany z naszą branżą. No i dużo dłuższy czas czytania artykułu.
Więc może właśnie te subskrypcje przekładają się jakoś na wyświetlenia. No też jak widać tutorial paznokciowy, okazuje się, że Red Lipstick Monster, która jest absolutnie numerem jeden na YouTubie, ma podobną liczbę wyświetleń, co mikroinfluencerka nagrywająca też tutorial. I sprawdziłam też to na sprzedaży. Kampania dla szkoły językowej Tokersi. Tokersi wydali dokładnie 1000 zł na jedną kampanię z influencerką miękko o kompetencjach i 1000 zł na kampanię odkrywając Amerykę. Okazało się, że mimo, że tak tutaj zasięg na blogu jest podobny, druga influencerka ma znacznie bardziej zasięgowe kanały w social mediach, to ta druga w ogóle nie przekonwertowała na sprzedaż, natomiast ta pierwsza, nie dość, że było kilkadziesiąt zgłoszeń, to jeszcze po telefonie osoby odpowiedzialnej za sprzedaż 30% z tych osób, które się zgłosiły, faktycznie wykupiły kurs, który no, nie jest tani, więc klient był tutaj bardzo zadowolony z efektów kampanii z tą pierwszą i zresztą nawiązują dalej współpracę. Ona została taką ambasadorką, można powiedzieć, marki. Uzupełniając o narzędziach, bo nie wiedziałam, że to się pojawi, ale są inne funkcje tych narzędzi, no to kilka słów. Tutaj te narzędzia, o których chciałam powiedzieć. Pierwsze będzie małe lokowanie produktu. W sumie jeszcze mam grupy. O, tu są trzy grupy, w których na przykład możecie zadawać pytania różne o sprawy związane z influencer marketingiem albo właśnie wyszukiwać blogerów do niszowych kampanii. Ja ostatnio dostałam zapytanie o to, czy znajdziemy 10 blogerów, którzy mają rozmiar stopy 45. No ciężko znaleźć takich influencerów, ale no to jest właśnie sposób napisać na grupie i jeśli ktoś ma, no to się zgłosi. Okazało się, że po prostu to był sklep z obuwiem, który chciał barterowo przesłać właśnie te 45, które im zostały z poprzedniej kolekcji. Czym zajmuje się WhitePress? Tak w ogromnym skrócie. Po pierwsze mamy już teraz 5000 influencerów, do których można napisać, skorzystać z komunikatora, przejrzeć sobie też statystyki na Instagramie właśnie pod kątem demografii, pod kątem kraju followersów, żeby zobaczyć właśnie, czy nie mamy tam do czynienia z fejkowymi followersami. A oprócz tego mamy też taką tablicę ogłoszeń, gdzie można wysłać swojego briefa właśnie, jeśli szukamy kogoś z rozmiarem stopy 45 albo kogoś, kto ma blizny, bo też była taka kampania takich plastrów na blizny. Także to dosyć fajnie funkcjonuje. Kolejne narzędzie, to już było, Social Blade, ale mamy Hype Auditora, z którymi jesteśmy w dosyć... stałej, można to tak powiedzieć, korespondencji, bo też korzystamy z tego narzędzia właśnie, żeby sprawdzać, czy influencerzy mają dobrych followersów, czy nie mają jakichś właśnie fejkowych komentarzy. I tutaj oprócz tego, że możemy sobie sprawdzić właśnie demografię pod kątem miasta, płci, czy właśnie jakby... typu followersów, czy to są jacyś podejrzani, czy to są masowi followersi, czyli ci, którzy followują sporo osób powyżej bodajże 1500, chyba tak. Ale pojawiły się tam nowe opcje, właśnie coś podobnego, co Wojtek pokazywał w tym Influencer DB. Można sobie zobaczyć przyrosty i spadki followersów. I nie wiem, jakim cudem, bo w ogóle nie rozmawialiśmy. Mam tutaj tego gościa, którego pokazywałeś, tego Jakubowego i jego jakby spadki followersów. Czyli to widać, że on followuje i unfollowuje. Nie? Tutaj to no, świetnie pokazuje właśnie ten wykres. Nie wiem, jak to się stało, że akurat ten sam gość. Oprócz tego jeszcze oni wprowadzili taką opcję, że starają się sprawdzić, jaka jest frekwencja, częstotliwość stawiania postów reklamowych i też jakie zaangażowanie mają te posty z oznaczeniem marki. Kolejne narzędzie to wszystkie właściwie narzędzia do monitoringu. Ja akurat korzystam z Unamo i z Brand24, które jest bardzo pomocne, zwłaszcza kiedy robimy jakieś niestandardowe kampanie. I do czego one wam może się przydać? No mianowicie, jeśli na przykład chcecie poszukać już obecnych ambasadorów lub też hejterów waszej marki, no to wystarczy, że sprawdzicie sobie wzmianki w jakimś tam okresie i na przykład jesteście w stanie wysortować, jakie najpopularniejsze konta na najbardziej wpływowi autorzy w social media wspomnieli o waszej marce, ale też możemy sobie zbadać konkurencję. I ja to zrobiłam na przykład dla Czterech Szpaków. Chciałam sprawdzić, jakie były najpopularniejsze posty o konkurencji, czyli o Ministerstwie Dobrego Mydła. No i okazało się, że tutaj zdjęcia nie z influencerkami beauty, tylko bardziej takimi DIY miały najwięcej fanów, więc jakiś to tam feedback dla klienta jest.
Influencer Tool, o którym była już mowa, ale ja z kolei chciałam powiedzieć o innej funkcji, czyli o lokalizacjach. Dostaliśmy raz zapytanie o przeprowadzenie kampanii z influencerkami, które w ostatnich 3 latach były na Costa Brava. No, ciężko to zrobić, a w Influencer Tool możemy sobie sprawdzić właśnie po check-inach, po tym, gdzie byli dani influencerzy. Możemy sobie też po określonym okresie wyznaczyć i dzięki temu możemy sprawdzić, która tam blogerka czy instagramerka właśnie była na Costa Brava. I inna opcja. Też wśród tych profili, które oni monitorują, czyli tam teraz chyba 13 tysięcy, możemy sobie wyszukiwać konkretne słowa kluczowe. Czyli powiedzmy, ja szukam osób, które chcą pójść do fryzjera, wpisuję sobie słowo, nie wiem, fryzjer albo włosy. Jeśli któraś influencerka wspomniała o tej frazie, no to mogę się na przykład zaangażować jako marka pod tym postem. Już czas mi się skończył, ale jeszcze... Chyba tu mam 2 narzędzia. Ahu jest dosyć podobnym narzędziem do Hype Auditora, ale oprócz tego, co wam tam mniej więcej pokazałam, pozwala w fajny sposób tutaj graficzny, można sobie wysortować najbardziej zasięgowe i angażujące posty. A oprócz tego można też zobaczyć, jakie typy postów z jakich tematyk przekładały się na jakie zaangażowanie. To też jest dosyć spoko. Kolejne to Campaign URL Builder od Google Analytics. To właściwie, jeśli jesteście po stronie marki jako marketerzy i korzystacie z Analyticsa, to pewnie z tego korzystacie, ale w naszych briefach, które otrzymujemy, naprawdę bardzo mało marketerów prosi o to, żeby analizować efekty. Dlatego ja zawsze proszę, twórzcie linki z UTM-ami, żebyśmy sprawdzali później, która influencerka w jaki sposób nam przekonwertowała, ile przeszło nam osób z Instagrama na stronę, ile z bloga, ile z YouTube'a, ile z Facebooka. To jest naprawdę bardzo potrzebne, więc... Jeśli nie ten Campaign URL Builder, to chociaż Bitly, gdzie sobie po skróconych linkach możemy sprawdzić właśnie z jakich źródeł mamy przejścia. I jeszcze narzędzia SEO. Pod tym kątem, jeśli właśnie chcemy wykorzystać blogi jako źródło pozyskania linków, no to możemy sobie te blogi przeanalizować właśnie w narzędziach SEO, czyli pod kątem widoczności bloga w Google, w Zenuto, Semstorm, czy też darmowy SimilarWeb. Jeśli chcemy sprawdzić liczbę domen linkujących, no to oczywiście Ahrefs. No i Trustflow i Citationflow w Majesticu, a ja jeszcze Majestica wykorzystuję do jednej rzeczy. Sprawdzam sobie, na jakich blogach pojawiły się linki do strony klienta. Jeśli na przykład jest to link nofollow, no to proponuję klientowi, że może się odezwać zawsze do blogerki i być może poprosić ją o zmianę atrybutu tego linka, żeby też jakby dodatkowo była ta wartość dodana pod kątem SEO, jeśli już i tak napisała o nas recenzję, no tanusz. O trendach już nie będzie, bo brakło czasu, ale jest mój adres mailowy i telefon. Jeśli mielibyście więcej pytań, to ja bardzo chętnie i dziękuję wam serdecznie za uwagę. Chyba też szybko mówiłam, nie? Nie uciekaj, nie uciekaj. Dziękujemy bardzo. A, jeszcze pytania. Tak, jeszcze pytania. Więc w pytaniach możecie dopytać o trendy. Cześć, mam na imię Rafał, z Wojtkiem się znamy. Cześć, się Rafał. Nie znamy, więc się przedstawiam. Wspomniałeś, że robiliście współpracę z Olfaktorią. Nie, to nie była nasza kampania. Aha, ale to może i tak nie, zadam. Nie, po prostu ona ma takiego dedykowanego hashtaga Inspired by Olfaktoria i jej fanki oznaczają, jeśli kupią coś jakby z jej polecenia, to oznaczają zdjęcia z tymi rzeczami, tym hashtagiem. Okay, to ale to nie jest żadna kampania. Zadam to pytanie w szerszym kontekście. Czy analizując ruch i followersów influencerów, dobierając ich do kampanii, bierzecie pod uwagę zarówno jakość w ilości followersów, czy oni są fejkowi, czy nie, ale również w tym, jak oni odbierają danego influencera? Bo na przykład u Olfaktorii kolega mi mówił, że spora ilość jej obserwujących robi to, że tak powiem, ironicznie i dla beki. Dokładnie, masz rację. To zależy, wiesz, jaka kampania, bo ogólnie my jesteśmy, jakby nie patrzeć, platformą, która na ten moment 90% naszych działań polega na tym, że my po prostu udostępniamy narzędzie i z niego korzystają i klienci bezpośrednio, i agencje. Także my jesteśmy trochę takim... tłem. Ewentualnie czasem reagujemy, jeśli nie wiem, jest jakiś problem u influencera, on czegoś nie zrobi na czas, to my wtedy interweniujemy. Natomiast od jakiegoś czasu mamy też kilku takich większych klientów, którzy faktycznie chcą od nas takich działań bardziej agencyjnych.
No i wtedy właśnie korzystamy z tych wszystkich narzędzi, które mamy, analizujemy. Mamy też no już spore doświadczenie, jeśli chodzi o znajomość tych blogerów, influencerów, youtuberów i tak dalej, więc staramy się też tak merytorycznie po prostu przeglądać, czy influencer pasuje nam do danej kampanii. No my na przykład tak robiliśmy z kampanią dla Big Milka, gdzie chodziło też o znalezienie influencerów, gdzie, u których lud nie będzie kojarzył się dwuznacznie. Jasne. Mogę mieć jeszcze jedno pytanie, czy odbieram głos chętnie? Ja się zgadzam. Bo porównywałaś ruch i to, że ci, którzy mają mniej followersów, robią taki sam ruch i tak dalej, i tak dalej. Jak to się ma do tego, że ten ruch podbijacie SEO? Ale my nie podbijamy ruchu SEO. Ja tylko powiedziałam, że mamy dwa moduły w platformie. Jeden moduł służy do publikacji takich właśnie content marketingowych, gdzie faktycznie zwracamy uwagę na parametry portali pod kątem SEO. Natomiast influencer marketing to jest zupełnie inna działka. Okej, bo opisywałaś case z blogerem kulinarnym, który zrobił wpis, a potem dzięki działaniom SEO on był na drugim i trzecim miejscu w Google. To nie było planowane. Okej. To dzięki. Jakby chciałam pokazać tylko, że czasem po prostu, jeśli tekst zostanie stworzony zgodnie z zasadami słów kluczowych i tak dalej, to może mieć miejsce taka sytuacja. Super, super prezentacja, Patrycja. Dziękuję bardzo. Za nią. Hyper Audition, o to się chciałem zapytać, ponieważ ja korzystałem z tego narzędzia, ale przestałem, ponieważ parę osób, które siedzi w tej branży... Ja też wiem, co chcesz powiedzieć. Tak. Hyper Audition nie analizuje wszystkich followersów influencera. No ja, mnie doszły słuchy, że 5%, natomiast rozmawialiśmy z nimi. No okej. Ja słyszałem o 5-10, więc w ogóle to nie jest miarodajne, bo jeżeli... ja sprawdzałem to zarówno InfluencerDB, jak i Influencer Tool, jak i Hyper Audition. No i Hyper Audition był totalnie, wychodziły totalnie kosmiczne rzeczy. W sensie dana influencerka ma na przykład z Brazylii 30%, co nie jest, oczywiście miała tam 5-7, ale nie 30, więc coś było nie tak z tym narzędziem. Oni odpowiedzieli, też wystosowaliśmy właśnie do nich oficjalnego maila. Odpowiedzieli, że to nie jest 5% ani 10%, tylko że to są liczby zbliżone bardziej do 70%. Natomiast też testowaliśmy to, no nie wiem, na 500 influencerach. I faktycznie są tacy, gdzie porównując sobie demografię bezpośrednio ze statystyk od influencera i z hype'a, no są sprzeczności. No są. Są, ale my korzystamy z wszystkich, mamy dostęp do wszystkich, więc staramy się... Jeżeli chodzi o Hyper Audition... Akurat z tego DB nie, ale... No właśnie. Ten Ahu też ale jeżeli chodzi o Hyper Audition, to ja bym raczej przestrzegał, znam lepsze narzędzia. W Influencer Toolu jeszcze nie było wtedy demografii, a już jest. Cześć, z tej strony Hubert. Ja mam takie pytanie, ale bardziej zakulisowe. To znaczy nie z perspektywy influencerów, ale bardziej z perspektywy relacji twojej agencji, twojej firmy bezpośrednio z klientami. Jak postrzegasz albo jak to widzisz z perspektywy i briefów, które utrzymujesz i działań biznesowych albo nowo biznesowych, które prowadzisz? Jaki procent klientów jest takim procentem wyedukowanych, którzy nie potrzebują waszego zaangażowania jako firmy, żeby tłumaczyć im ten świat oraz mierzenie kampanii? Pytasz o klientów bezpośrednich czy o agencje? O klientów bezpośrednich. Myślę, że 10% jest wyedukowanych, reszta nie, ale żeby też pokazać, dlaczego ten procent jest taki mały, my na ten moment konta reklamodawców, które złożyły briefa, jeśli chodzi o influencer marketing, to jest 5000 firm, więc to nie są tylko top globalne marki, ale też są jakieś mikro, średnie przedsiębiorstwa, które właśnie mają ograniczony budżet na działania i właśnie taka platforma pozwala im zrobić to samodzielnie bez zaangażowania agencji, dlatego też może ten stopień wyedukowania jest bardzo mały, dlatego my też postanowiliśmy właśnie, że będziemy ich edukować, wydajemy e-booki, dzwonimy do każdego takiego klienta, mówimy, z czym to się je. Każdy brief, który trafia do nas, jest analizowany i dzwonimy, edukujemy, co mają zmienić i tak dalej, i tak dalej. Także no jest kiepsko, nadal jest kiepsko. I tu właśnie jeszcze moje drugie pytanie jakby w konsekwencji. Ile czasu mniej więcej inwestujecie w takiego klienta, jeżeli chcecie pozyskać daną markę? Za dużo. To znaczy, to są godziny, czy to są dni z perspektywy pozyskania biznesu, który potencjalnie może wam przynieść? Wiesz co, ja ogólnie jestem zdania, że żeby zrobić kampanię z influencerami, nawet dla małej marki, to potrzebny jest etat.
I u nas było bardzo dużo takich akcji, gdzie faktycznie angażowaliśmy się, dzwoniliśmy do tej mikrofirmy, poprawialiśmy tego briefa, szukaliśmy im tych influencerów, bo sami nie potrafili w platformie, ale będziemy od tego odchodzić, bo, no bo wiele po prostu tych leadów niestety umierało. Klienci wykorzystywali sobie naszą bazę do tego, żeby przeprowadzić sobie kampanię samodzielnie. Także no teraz mamy mały pomysł na trochę zmianę naszego modelu biznesowego, ale to na razie pozostawiam. Czyli poniekąd okradali was z researchu i teraz pewnie będziecie kierowali się do tych bardziej świadomych i do tych, którzy... To znaczy nie, no z tymi świadomymi to realizujemy kampanię, natomiast też w dużej mierze my bazujemy właśnie na relacji z agencjami. I agencje faktycznie przychodzą z gotową koncepcją kreatywną, wiedzą czego chcą, zamieszczają poprawne briefy. Nasze wsparcie jest, jakby bardzo się angażujemy, bo nawet mamy jedną dedykowaną osobę dla jednej agencji, która wszystkie kampanie realizuje, natomiast no, tam to się po prostu opłaca, bo te budżety są większe. Ostatnie pytanie. Cześć, jestem Bartek. Chciałbym zapytać o praktyczną wskazówkę doboru influencerów, bo trochę znam wasze narzędzie, natomiast skoro nie powinniśmy patrzeć na zasięgi, nie na liczbę subskrypcji, to wchodzę sobie w kategorię i co dalej? Jakiej porady mogłabyś udzielić? Jeśli chcesz to robić sam, tak? Po prostu korzystając z platformy. Mamy dosyć rozwinięte to wyszukiwanie po tagach, czyli zrobiliśmy taką analizę tych wszystkich naszych profili, otagowaliśmy je z różnymi słowami kluczowymi, także w niektórych kategoriach po prostu się to przydaje. Na przykład mamy, nie wiem, karmę dla kotów, piszemy sobie tak kot, pies i tak dalej, no to wyszukuje nam wszystkie profile, które my ręcznie, manualnie po prostu przelecieliśmy te 5000 profili i oznaczyliśmy je. Ja jakby zasięg zasięgiem, wiadomo, że to nie jest wymierne, natomiast na przykład blog. Mamy podpiętego Analyticsa i na tym no, można się opierać, można sobie pierwsze wysortować jakąś grupę, a później dodatkowo po prostu przeanalizować jakościowo, sprawdzić ile ten bloger ma na przykład komentarzy pod wpisem. No a dodatkowo też jest ta osoba, która dobiera tych influencerów. Także też w platformie można zaznaczyć właśnie przy briefie, że ktoś od nas ma zaproponować na przykład 5 osób, no i ta osoba już zgodnie ze swoim doświadczeniem może też coś takiego zrobić.